Cześć ekipo, witam serdecznie, Kasper Mi dla Fansportu, a z nami nie kto inny, tylko Siewy po zwycięskim boju, bo to był bój ze Spaceonem. Gratulacje. Dobra, rozumiem. Słuchaj, jeśli grom da to charakter, no to tutaj było go bardzo dużo. No tak, no dałem siebie wszystko, ciężka przeprawa, jak mówiłem. No, spodziewałem się ciężkiej przeprawy, a nie aż takiej. Game plan chciałem spełnić, nie do końca się udawało w pierwszej rundzie, no ale później już starałem, po konsultacji z narożnikiem po pierwszej rundzie zacząłem tam właśnie skracać ten dystans, no jakoś to wyszło, no ale ciężko, jestem rozbity, no co powiem. No jesteś, widać, znaczy jesteś rozbity, wiadomo, ale to nie jest najważniejsze, najważniejsze jest to, że wygrałeś, to dając naprawdę popis dobrej walki i przede wszystkim mocnego charakteru, bo twój przeciwnik przed chwilą na wywiadzie powiedział mi, że on był w szoku, że ty cały czas wstajesz i idziesz do przodu. Jak to zdobyć, taki charakter? To da się wypracować, czy to raczej po prostu psychika? No ja nie musiałem ani razu wstawać, tylko po prostu wiesz, broniłem te ciosy. Nie no, tak, tak. Ale no kurwa, no co powiem, góralem jestem twardym, my się nie poddajemy, idziemy do końca. Ja bym tej walki nie podał, musiałby mój narożnik albo lekarz. Twardą mam głowę, co pokazałem już nieraz. Ciężkie bomby naprawdę dostawałem. W pierwszej rundzie na chwileczkę zwątpiłem wygraną, bo już powoli mnie odcinało po tych ciosach jego, ale w drugiej rundzie poczułem swoją szansę. Po pierwszym knockdownie już wiedziałem, że przyjęła się strzała zwycięstwa na moją stronę. No i no weźmiem to zwycięstwo do końca, nie wiem nawet ile było rund. Po prostu później szedłem za ciosem, chciałem to skończyć, no i już się udało. No, Spaceon kondycyjnie nie wytrzymał, ale też no, trafiłeś go ładnie parę razy. Słuchaj, walczyłeś z większym zawodnikiem od ciebie. Jaki miałeś game plan na ten pojedynek? Bo wczoraj już wiedziałeś, z kim będziesz walczył. No tak, no tak jak mówię, my mamy profesjonalny team ze Szczupsonem, z Piotrkiem Tobolskim. Wczoraj po tablosowaniu zrobiliśmy szybki game plan na wyższego i cięższego, czyli wiedzieliśmy, że on będzie wchodził takimi jakby cepami, to się w Polsce mówi. No i miałem po prostu skracać dystans, wchodzić prostymi, po prostu wiesz, żeby wyprzedzić te jego cepy. No ale kurczę, wiesz, nie do końca mi to wychodziło w pierwszej rundzie, bo dosięgałem je te jego bomby, no ale później jakoś to zrealizowałem. No i wygrałem, no to jest najważniejsze. No musiałem walkę obejrzeć jeszcze raz do końca na spokojnie, żeby to przeanalizować, co mi wyszło, co mi nie wyszło, no ale najważniejsza jest wygrana, wygranych walk się nie ocenia. A co z turniejem? No siedziałem gotowy do dalszych bojów. Ale lekarz przyszedł, jeden, drugi, główny przyszedł, lekarz i powiedział, że mi tam coś oko drga i mam jechać do okulisty. Głównie chodzi o to oko, bo rękę mam chyba stuczoną, niezłamaną, co prawda mi puchnie coraz bardziej. Powiedziesz wam, że jakbym tam adrenaliny dostał, to bym jakoś przetrwał tą jedną walkę, no ale że niby mam mieć opatrzony, mam być szyty i mam jechać do okulisty, no to oni nie dopuścili. No. Nie będę się kłócił, no wiesz, nie jestem już gówniarzem, także trzeba o swoje zdrowie dbać, mam rodzinę. Jeżeli lekarz powiedział, że nie wychodzę, no to nie wychodzę. Przyszedł do mnie... Grobna przyszła do mnie i powiedziała, że dałem dobrą walkę, że nie było wstydu, także absolutnie. Mogę spać spokojnie, proste. Ostatnie pytanko, bo nie chcę też cię męczyć. Słuchaj, Diego Kubiszyn, jakbyś widział ten pojedynek, rewanż, który na następnej grondzie bardzo Diego kontra Balboa, przepraszam. Diego kontra Balboa, bardzo głośny pojedynek. Jestem ciekaw, jak tak doświadczony zawodnik, jak ty widzi taką walkę. A to dzisiaj ogłosili, tak? Nie widziałem, bo tam się rozgrzewałem. Tak, jest ogłoszone. To czeka, muszę przemyśleć. Diego z Balboa, no kurczę... Nie wiem, naprawdę, to jest naprawdę walka taka, mi się wydaje, że ten, no nie wiem, mi się wydaje, że w końcu dosięgnie ta bomba albo Diego, no w końcu dosięgnie, wiesz, dostanie tą bombę, że go, wiesz, tam naruszy i już pójdzie albo za ciosem i skończy go, no ale według mnie Kubiszyn troszeczkę lepszy technicznie, a Balboa silniejszy, dlatego się szale równoważą, no i może to z dwie strony wygra lepszy, tak jak zawsze mówię. Siwy, bardzo ci dziękuję za rozmowę, gratuluję wygranej. Szkoda, że nie udało się wygrać turnieju, ale po prostu nie miałeś okazji, no bo chodzi tutaj o twoje zdrowie, więc to jest najważniejsze. Ale naprawdę pokazałeś charakter, duchę walki i naprawdę zdobyłeś uznanie kibiców, bo widzę, co się dzieje w internecie. Także jeszcze raz wielkie gratcy, no i brawo! Super, na pewno tutaj wrócę, bo wiesz, skoro dałem walkę, wygrałem, to na pewno tutaj wrócę, a z tego miejsca chciałem pozdrowić wszystkich, którzy mnie wspierają, moją rodzinę, moją żonę Anię i syna Oliwierka,
całą rodzinę i wszystkich górali z Żywca, no i wszystkich przyjaciół z Bristolu, Birmingham i z Shepton Mallet, całą Anglię i cały Żywiec. Dzięki wielkie. Grono kibicowskie też? Tak, mam, naprawdę mnie ludzie wspierają. Czuję to coraz bardziej. Dwie strefy kibica mi zrobili w moim rodzinnym mieście, tam w Anglii, z rodziny, tam gdzie spędziłem ostatnie 11 lat. Dwie strefy kibica mi zrobili przyjaciele, za co naprawdę czułem wsparcie. Co prawda ich tutaj nie było. Są tutaj ze mną kibice, którzy jeżdżą ze mną na każdą galę, na każdą walkę, ale też tak samo naprawdę dużo to dla mnie znaczyło, że są ludzie, którzy mnie wspierają, nie odwracają się ode mnie i wierzą w moje zwycięstwa. No i jadę dalej, no teraz przygotowuję się do następnych starć. No i tyle. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki.